Okej. Więc tak. Więc tak to było, że wypad był robiony na totalnym spontanie. I jak już dotarłem do tego hotelu, nie za bardzo znałem historii tego hotelu. No i dlatego też nie wiedziałem za bardzo co mówić i co zacząć nagrywać, no i to tak... Nagranie naprawdę wyszło na spontanie. Poza tym niestety nic się nie działo i to był drugi problem tego wypadu. No ale na razie zobaczcie sami jak to wyglądało. To jest pan Stanley. Pan Stanley był to pierwszy właściciel tego hotelu, który ogólnie zbudował ten hotel. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat w ogóle Stanley Hotela, to zapraszam na Wikipedia, tam jest wszystko opisane. Jest tego w sumie dużo i łączy się to też z Stephen Kingiem i z całym książką The Shining. Więc wkleję link na dole, co możecie zobaczyć. No i pan Stanley lubi wracać do hotelu, w którym gra na swoim starym pianinie, które słychać w nocy, jak nikogo nie ma przy nim. Wiele gości też słyszało o bawiących się dzieciach w holach. I oczywiście Stanley Hotel był inspiracją dla Stephena Kinga do napisania powieści Liśnienie. A więc tak, krążą różne historie. Krążą historię o Elizabeth. No więc historia Elizabeth wygląda tak, że była to pokojówka, która się zajmowała bogatszymi strefami pokoi i bogatszymi ludźmi. Tam sprzątała. I pewnego dnia była duża burza na zewnątrz i odcięło prąd. W tych czasach niewiele hoteli miało w ogóle światło na prąd, ale Stanley Hotel był zawsze do przodu z technologią i już to mieli. Ale prąd wysiadł i Elizabeth akurat szła z świeczką do pokoju 217 i nie wiedziała, że akurat gaz się ulatnia i gdy otworzyła drzwi, wybuchło i 10% hotelu poszło z dymem. Elizabeth upadła nogami w podziemia, bo tak się zawaliła ziemia cała, że zrobiła się dziura i połamała obydwie nogi. Ale przeżyła to i Stanley jej pomógł wykraskać się z tego. Załatwił najlepszych lekarzy i załatwił jej całe leczenie. Wszystko opłacił. Ale po dziś dzień właśnie goście też widzą duch Elizabeth, który krąży po hotelu. I też usłyszycie na nagraniu, jak pytam się jej, czy jest. Jest to na przykład pokój 217, który no niestety nie zostałem. Tam właśnie siedział Stephen King i był już zajęty niestety. To coś budowali na zewnątrz. A ten labirynt niby taki mały. Coś na całym lupie dopuścił. Wow. Thank you.
No i był tu kręcony film, głupi głupszy. Madame Bea. To jest znachorka. My wybieramy się powoli na górę. Się ciepło robi. Powoli się wjedziemy do góry. Kobidek. Okej, to jest śpiący. Nie szkodzi. Jest noc. Okej, więc tak. Będziemy się zbierać na górę. I pójdziemy. Aha, w ogóle mam cały czas siarki tutaj. Jest bardzo dziwne uczucie. Bardzo przytłumiające. Tego wam nie mówiłem, że tu się wchodzi. To. Ten hol tutaj do góry, to co widzieliście przed chwilą, ma pewną historię, pewne zdjęcie, które wam teraz pokażę. Okay. I jak sami widzicie na tym zdjęciu, jest bardzo znane w ogóle zdjęcie. Jakiś turysta tutaj zrobił to zdjęcie i złapał właśnie kobietę na stojącą na soda, której nie było. I to jest właśnie ten hol tutaj, te wejście, te schody. U góry i idziemy dalej. Ok, więc tutaj mamy główne wejście. Idziemy na górę. Pełno luster dookoła. Pan Stanley, który się tutaj odbija. Okej, lecimy dalej. Musimy pić cicho. Mam nadzieję, że mi będziecie słyszeć. Chole wyglądają po prostu świetnie. Najpierw znajdziemy pokój Stephena Kinga. Po drodze jakieś obrazy stare. Chyba jak budowali to miejsce. Powinienem iść jeszcze do pokoju. A właśnie. Mogłem coś innego zrobić. Tą stronę się też wybierzemy, ale to później, o 3 nad ranem. Tu co widzicie, jest jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w tym hotelu, te schody, które prowadzą do góry. Tutaj ludzie mieli bardzo dużo styczności z jakimiś duchami. Thank you.
utrzymać ściany. Zobaczycie, że wszędzie nie ma tego, tylko tutaj w tym pokoju. Ale tak, tutaj w tym pokoju był napisany, była napisana książka Shining przez Stephena Kinga. I właśnie tutaj w tym pokoju siedział. Więc zanim pojedziemy do góry, chciałem wam pokazać właśnie jedną fajną rzecz, która jest w tym hotelu też. Jest dużo fajnych rzeczy. Kopała, no. Było coś na filmikach innych youtuberów. Oczywiście mówią. Jaki klimacik. Okej. Okay. To się nazywa creepy. Takich. Jesteśmy na czwartym. Jest. W takich miejscach właśnie siedzą straszne rzeczy. Wszędzie się odbije. No może jesteśmy przed pokojem. 401. Jedna z najbardziej nawiedzonych pokoi, w których aktualnie my się zatrzymujemy. A więc co chciałem pokazać, co jest fajne. O, patrzcie tutaj do góry. O, Red Room. Od tyłu oznacza murder. Morderstwo. Teraz trochę K2 się poławimy. Przejdziemy po hotelu z K2. I zobaczymy, jakie będą wrażenia. Po dwójce. Możemy sobie złapać ostrości. Widzę jakiś problem, nie wiem. Ale ta mina naprawdę cię doprowadza do siarków. Stoi w miejscu.
więc... Co tak się postawi? Postawi. When you are here, can you go to the black box and touch it? Have more candies when you want. Just touch the black box and I give you more candies. What do you think? O tych całych dzieciach zostawiłem nizaka u góry, które tu grasują po hotelu, i zobaczymy, czy coś tutaj się poruszy. When you want, I'll leave you a candy, little boys or girls. You can take it when you want. Just take it. Ok, zostawimy to na razie tutaj. Zapamiętajmy, w którym miejscu. Później zobaczymy dalej. Ok. No więc przejdźmy się po nawiedzonym hotelu Stanley. To są góry, te sady, które niby są najbardziej nawiedzone z całego miejsca. Co może z miejsca strasznie złapać? Patrzcie, widzieliście to? Dziwne. Mega dziwne. No więc tak to wygląda. Najpierw się przejdziemy po hotelu, później włączę K2. Zobaczymy, co dalej będzie. Tutaj też bardzo często na tych schodach. Zdjęcia, widać różne rzeczy dziwne. Ciarki człowieka o tej godzinie przychodzą.
Przejdźmy się. Piętro. Jak na razie pójdziemy na zewnątrz, pokażę wam dwa inne budynki, które należą do tego hotelu też. Jeden bardzo stary budynek. Stanley też produkował auta. To było pierwsze auto, które tutaj jeździło. Gdzie nawet jest jego imię? Stanley. Nie. Thank you.
dobrze. Jak to śnieg zaczyna padać na drugi dzień, jest tragedia, jeśli nie da dojechać do domu. Jutro muszę wracać. Jakoś to przeżyjemy. A więc kierujemy się teraz do dwóch osobnych budynków, które są bardzo nawiedzone. Niestety nie udało nam się załapać na całą wycieczkę, którą tutaj organizują. Jako pierwszy pan Stanley miał tutaj właśnie auta do wynajmu, te, które widzieliście w głównym holu. I to był taki, w ogóle ten hotel był bardzo nowoczesny swojego czasu. Miał tutaj elektryka działała dobrze, nie wiem, miał tutaj piekłe kanalizację całą zrobioną, chyba w tych czasach po prostu 100 lat temu tego tak nie było. A tutaj było bardzo nowocześnie. Tu mam jakiś tylny ogródek. Dzisiaj poniedziałek, 2 grudzień, więc praktycznie osób nie ma, parę aut, 3-4 auto na krzyż. Jak się nie mylę, to tutaj też jest kawałek hotelu, tutaj też można apartament wynająć. Też pewnie można wejść. A więc to możecie pamiętać z filmu Głupi i Głupszy, jak Lloyd, czy jak on tam było, wbiegał po schodach i szarpał tą blondyneczkę, która upadała. No właśnie, była ta scena tutaj. Okej, najpierw pójdziemy do drugiego budynku obok, który jest Grand Hall, czy co? A widzę, że to jest zamknięte niestety. Remonty na dole trwają. Tutaj okien nie było, nie? Dziwne. Otwarte okno. Znajdujemy w Concert Hall. Postaram się tam jutro dotrzeć. Otwarte. Teraz jest niestety zamknięte. Can you touch the black box for me? When are any spirits here? Can you touch the black box? Elizabeth, are you here? Show yourself.
Show me that you are here. Just touch the black box. The green light. Elizabeth, jesteś tutaj. Stała ta kobieta na tym zdjęciu. Elizabeth, are you here? Show yourself. Black box and touch it. Czy możesz podejść do tego czarnego pudełeczka świecącego i możesz go dotknąć?
Hello. Chyba nie widziałem tutaj, jakby jakieś taka poświata przechodziła biała. Chłonnie, aż mi dreszcze przeszły. Zero ludzi. Wszyscy śpią. Staram się w ciszy wszystko robić. Po pierwsze śpią ludzie. Po drugie... Właśnie nasz pokój. Ciekawe, co tu jest. Are you here? Can you show yourself? Can you touch the black box? What they holding in my hand? Thank you. You are here. At 3 a.m. Are you a kid? Can you touch the black box when you are a kid? Can you touch it? Again? For me? Please? Can you touch the black box again for me, please?
znam całą Arkomą. Can you can touch the black box for me? Czy możesz dla mnie dostać to czarne urządzenie? Czarne pudełeczko, które świeci. Touch the black box for me. Hey there.